Ja rzadko nagrywam. No dobra, rzadko nagrywam. Oj, chciałbym częściej robić te filmiki dla was, ale naprawdę nie ma kiedy. To znaczy się, no może teraz już jest, bo ta kwarantanna i w ogóle jeździć się nie da. Na razie, przynajmniej na dzisiaj. I dzisiaj musicie mi więcej lajków dawać i więcej subskrypcji. Więcej, więcej. Nie no, żartuję. Staram się jak mogę. No to skoro Taba mówi, a raczej widzowie Taby mówią, że za mało nagrywam, no to nagrajmy coś dzisiaj. Takiego filmiku chyba nie było jeszcze. Co by na to, jakbyśmy spróbowali naprawić sterownik? Pokażę wam, jak diagnozować usterki sterownika, jak starać się to naprawiać, jak podchodzić do takich awarii dobrze, żebyście mogli coś takiego naprawić, nawet nie dysponując jakąś większą wiedzą techniczną, jakąś taką elektroniczną. No niestety, no kilka narzędzi trzeba mieć, no lutownicę trzeba mieć. Trzeba mieć miernik jakiś, śrubokręt. Wiecie, to są takie no, podstawowe narzędzia w naszym hobby. Słuchajcie, no sterowniki się psują. No, nie ogólnie wszystkie, no, ale jak już się coś wam w rowerze zepsuje, to prawdopodobnie sterownik, bo to jest jednak główne urządzenie wykonawcze. Ono obsługuje silnik, ono znosi nasze katowanie dużym prądem, ono znosi niedoskonałości w montażu, on musi znieść łączenie na kostki, musi znieść nieuziemione lutownice. No jest tysiące, tysiące powodów, dla których sterownik może się uszkodzić. Oczywiście nie sam z siebie, bo sterowniki nigdy same z siebie nie padają. No ale być może kiedyś trafi was taka usterka, być może kiedyś będziecie chcieli to spróbować zdiagnozować samodzielnie. Słuchajcie, takie diagnozy. Typu nie działa mi sterownik, czy nie działa mi rower, przestał mi działać, nie wiem czemu, czy to może sterownik. No to ogólnie się diagnozuje najpierw, żeby ocenić, czy to w ogóle działa, czy nie działa, bo wiecie, instalacja rowerowa ma wiele elementów: manetki, przyciski, hale, silnik, sterownik, no mnóstwo. Niekoniecznie sterownik jest winny za uszkodzenie, czy tam za jakąś awarię i nie jeżdżenie roweru. No ale załóżmy, że chcemy to sprawdzić, albo wiemy już, że to na pewno sterownik i chcemy go zwyczajnie naprawić. Spróbujmy podejść do tematu po prostu w miarę tak zgodnie ze sztuką. Słuchajcie, w pierwszej kolejności sterownik trzeba wyjąć z roweru. Nie ma mowy o żadnej diagnozie w rowerze, bo może być sytuacja, że w rowerze macie sterownik podłączony do elementu, który powoduje problem, i wy diagnozujecie w rowerze, i w rowerze jest problem, wyjmujemy, nie ma problemu. Co to za diagnoza? Wyjmijmy sterownik z instalacji rowerowej, położmy sobie na stoliku, na warsztacie, i tak to będziemy przystępowali do pracy. Druga sprawa, po wyjęciu sterownika z instalacji musicie rozładować jego kondensatory. Kondensatory to są takie elementy w środku, one przechowują energię bardzo, bardzo długo. W tym celu należy zewrzeć jakimś kawałkiem przewodu. Ja mam krokodylki, plus z minusem. O, rozładować na dosłownie sekundę, zewrzeć. Teraz rozładowaliśmy te kondensatory, bo gdybyście tego nie zrobili, a dobierali się do tego sterownika, to spowoduje usterkę. Zwarcie, może tam, nie wiem, coś się zebrzeć, uszkodzić i nie naprawimy tego naszego sterownika. W pierwszej kolejności, jak mamy to rozładowane i nie wiemy, co jest ze sterownikiem, zakładamy, że startujemy od zupełnego zera, bierzemy sobie miernik w ręku, ustawiamy na pikanie. Każdy miernik ma coś takiego, że jak zbieracie te sondy, słyszycie? Pika. O, w ten sposób sterownik, znaczy miernik sygnalizuje nam zwarcie. Jak to zrobić, żebyście coś widzieli? O, tak. Słuchajcie, w absolutnie pierwszej kolejności diagnozy tego sterownika musimy sprawdzić, czy on ma sprawne tranzystory. Awaria tranzystorów, we wszystkich awarii sterownika, awaria tranzystorów jest najpopularniejsza, najczęstsza w sterownikach. Dlaczego padają tranzystory? No z najróżniejszych powodów. Powodów temperatury, złego lutowania, jakichś zimnych lutów, podłączania na krótko sterownika z błyskaniem, no tysiące rzeczy. No, często nie da się tego uniknąć.
awaria tranzystorów wbrew pozorom nie jest jakaś wielka. Ja tu mam sterownik prawdopodobnie z awarią tranzystorów, jeszcze go się nie dotykałem, nie rozkręcałem nic, jak go dostałem, tak go po prostu mam i spróbujmy go naprawić, zdiagnozować, przejść całą procedurę sprawdzenia. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy występuje jakieś zwarcie między plusem a fazami i między minusem sterownika a fazami. No najlepiej to zrobić w ten sposób, że dotykamy jedną sondą plusa, a drugą po kolei dotykamy minusa. Nie ma być zwarcia. Nie ma możliwości, żeby piszczało. Uwaga, sprawdzamy. Nie piszczy. Nie piszczy. O, o. Piszczy nam na jednej fazie. No nie, dobrze jest. Piszczy. Czyli między czerwoną a zieloną jest zwarcie. Jego nie powinno być. Więc to jednoznacznie wskazuje, że na zielonej fazie przebite są tranzystory do plusa. Ok. Może być tak, że będą wszystkie zwarcia. 3. To wtedy by mówiło, że wszystkie fazy mają przebicie do plusa. Spróbujmy jeszcze minus. 2, 3. Oho. Zarówno plus, jak i minus ma przebicie do zielonej fazy. No, to już jest dobra diagnoza, bo prawdopodobnie u właściciela ten sterownik powodował opór na kole. Jak kręciliśmy kołem, to po prostu albo było czuć takie miękkie przeskakiwanie, albo było czuć opór cały czas, tak jakbyście zwarli przewody silnikowe po prostu, to teraz widzicie, silnik robi takie to nam tu piska, silnik robi nam takie wtedy zwarcie. No i tak samo jest w tym przypadku. My mamy diagnozę, ale załóżmy, że nic nam tutaj nie wyszło. Przejdziemy wspólnie całą procedurę uruchamiania. Dobra, faza. No to załóżmy, że tutaj mamy fazę. Dobra, załóżmy, że nie wiemy, co jest grane ze sterownikiem. Dobra. My mamy zdiagnozowaną awarię hali. Tu niekoniecznie musi być awaria hali. Spróbujmy iść krok dalej. Fazy wyszły nam na przykład dobrze. Co robimy dalej ze sterownikiem? W dalszej kolejności nie robimy już nic, tylko staramy się go uruchomić. Ale sterownik uruchamiamy w warunkach kontrolowanych. Nie wolno go podłączyć. Sterownik, który diagnozujecie, nie można podłączyć do akumulatora. W tym celu musimy użyć innego zasilania. W moim przypadku, bo mam tutaj w warsztacie, to będzie zasilacz stabilizowany. Ja sobie na nim wyreguluję jakieś napięcie i on ochroni sterownik. Gdyby on miał zwarcie, to zasilacz ochroni ten sterownik przed uszkodzeniem. Przykładowo podczas diagnozy. No wy prawdopodobnie w domu nie macie czegoś takiego, więc bardzo dobrym rozwiązaniem jest zasilić sterownik z waszej ładowarki rowerowej. Normalnej ładowarki. Wpinacie do gniazdka, wpinacie do sterownika, on się uruchamia. Jasne, że na przykład trudno będzie wam zrobić przejściówkę z ładowarki na przewody, ale wymontujcie sobie z roweru wasze gniazdko do ładowania, domóżcie mu taki kawałek przewodu jakiś do tego gniazda i podłączycie sobie do swojej instalacji w sterowniku. Dlaczego ładowarkę? Bo gdyby przykładowo tu było jakieś przepalenie w środku, mierzymy, tu nie ma żadnego zwarcia, ale po włączeniu coś się w środku przepali, to ładowarka wam nie uszkodzi tego sterownika bardziej, więc będzie można na przykład próbować go naprawiać. Odpalajcie z ładowarki, jest to w miarę bezpieczne. Po czym poznać, że zasilenie sterownika z ładowarki, czy w moim przypadku z zasilacza, jest bezpieczne dla sterownika? Musicie podłączyć razem z ładowarką voltomierz. Tutaj sobie go podłączamy, voltomierz. O, tutaj wskazuje tu. Ja wam pokażę teraz. Nie wiem, czy nam się to uda tak ładnie zrobić. Raz i dwa. Ok. Widzicie, mamy voltomierz. Odpalamy. Czy wkładamy tą naszą ładowarkę w naszym przypadku? Ok, tak, pinamy, włączamy. Ja tego nie włączam oczywiście, bo nie mogę tego zrobić, bo wyszły nam zwarcia na tranzystorach, więc tego sterownika nie wolno uruchamiać dalej. Ale gdybyśmy naszą diagnozę sprawdzili i nie uruchamia się ten sterownik.
No dobra, no i zmierzyliśmy, że mamy tutaj to zwarcie. Co robimy dalej? No trzeba sterownik otworzyć. Otwieramy sterownik, żeby pooglądać, co tam się w środku wydarzyło. Ja sobie go teraz porozkręcam. Będziemy wszystko wiedzieć. Nasz sterownik. Okej. Wiemy, że mamy. Czy on tu śmierdzi? Wiemy, że mamy zwarte tranzystory. No wiecie, śmierdzieć może. Uj, tu jest jakieś. O. Wiemy, że mamy zwarte tranzystory. Wiemy do tego, że to są tranzystory od zielonek halotronów, czy od zielonej fazy. Patrzymy sobie tutaj. No i to mamy zieloną fazę, mamy przylutowaną do tej prawej strony sterownika. No to dobra. W takim wypadku musimy dostać się do tranzystorów. Czy nie ma dziur? Wiecie, może śmierdzić, bo akurat tranzystory, jak się wymienia, to jest. Jak one się palą, to czasem śmierdzi. Porozkręcać. Żeby dostać się do tranzystorów, to je trzeba odkręcić. Zazwyczaj w sterownikach trzeba odkręcić tranzystory od jakiejś płytki, od jakichś blach, radiatorów. No to są właśnie główne elementy wykonawcze i one się właśnie nagrzewają podczas działania. Wy mogliście w waszym sterowniku, jak wam nie działa, to usterka może leżeć gdzieś indziej. My na razie spróbujemy iść ścieżką właśnie tranzystorów. Akurat fajnie, że się trafił taki uszkodzony ten sterownik wektorowy, bo on nie dość, że wektory są dość czułe na wszelakie problemy w instalacji, na przykład jakieś zimne luty, jakieś dotknięcie przewodem nie tam, gdzie trzeba, więc prawdopodobnie może się okazać, że taki filmik się niejednej osobie przyda. Spróbujemy tutaj się dostać. Dużo pasty różnej. No i widzicie teraz, jak to wygląda tutaj. Nie wiem, czy jest ostro, czy nie ostro. Widzimy, że mamy trzy grupy tranzystorów. No widzicie, pierwsza grupa, druga grupa i trzecia grupa. No i prawdopodobnie któreś będą uszkodzone. Dobra. No to diagnozujemy dalej. Popatrzcie teraz. Tranzystory mają w każdym. Śrubki mi tu wypadają. Tranzystory mają nóżki, widzicie? Każdy tranzystor ma trzy nóżki. Pierwsza, druga, trzecia. No i prawdopodobnie nasza faza zielona, ta zielona faza, widzicie, gdzie ona wchodzi, ta gruby przewód wchodzi w to pole, czyli prawdopodobnie do tej grupy tranzystorów. No to spróbujmy sobie zobaczyć, czy te tranzystory będą miały między swoimi nóżkami zwarcia. No jeśli zewnętrzny pomiar nam się potwierdzi, to te tranzystory będą miały zwarcia. Zwarcie, pikanie. No to spróbujmy teraz. Pika, pika. Pika, pika. No, wszystkie cztery mają pikanie.
Jeszcze dla testu sprawdźmy sobie resztę. Ale widzę, że tu jest dobrze. Więc mamy w naszym przypadku usterkę tranzystorów. No to co? Ten, ten, ten i ten. Te tranzystory trzeba wymienić. A jak się wymienia tranzystory? No najpierw je trzeba wylutować. A jak się wylutowuje tranzystory metodami domowymi i równie dobrymi? Najprościej. Lutownica, ale taka kolbowa. Nie kolbowa, tylko stacja lutownicza. Kolbowymi lutownicami to możecie sobie, wiecie co zrobić, albo nie wiecie. Mało zrobić. Słabe są. Kupcie sobie stację lutowniczą, taką za 150 zł, jakąś prostą chińską i będzie ok. Ja Wam wszystko pokażę zaraz, krok po kroku, jak usunąć tranzystory stare i wymienimy je na nowe. Zaraz Wam powiem, jak dobierać te tranzystory. Wiecie, żeby wiedzieć, jaki trzeba mieć, to trzeba go najpierw wyjąć. W celu wyjęcia tranzystora, a ja to przynajmniej tak robię i mi to sprawdza się. Popatrzcie. Kamerka mnie nie łapie z takiej odległości. Połączyłem cyną wszystkie nóżki tranzystora. Zlałem je po prostu w jedną rzecz, w jedną jakby grupę. Teraz chwytam sobie pęsetą taki tranzystor, delikatnie, i grzeję wszystkie trzy nóżki, widząc, żeby one się równomiernie nagrzewały i delikatnie, nie używając kompletnie żadnej siły, wyjmuję te tranzystory z ich miejsca. Czekajcie, bo takie jeszcze izolatory zostały. I wyciągamy to. Delikatnie. Musi się przetopić. Wszystkie trzy nóżki naraz próbujemy robić. I widzicie, nie używam kompletnie żadnej siły. Jeśli nie chcę wyjść, albo trzeba siły, żeby wyjąć taki tranzystor z miejsca, to coś źle robicie, albo się nie nagrzewają wszystkie nóżki. Nie można szarpać, bo wtedy wyrwiecie ścieżki i będzie kłopot. Widzicie, ja wyjąłem wszystkie tranzystory. Widzicie, nie ma tranzystorów wyjętych, no ale zostały dziury, w sensie zalane dziury. W tym celu bierzemy sobie coś takiego jak odsysaczka do kupienia za 10 zł na Allegro. Czy tam na innym sklepie. I teraz uwaga, bo to jest teraz trudne. Nie wszyscy sobie z tym radzą. Bierzemy sobie. Nie wiem, czy on to będę pokazać. Bierzemy sobie. Czekajcie, jakby Wam to pokazać. Spróbuję może w ten sposób to Wam pokazać. Będzie to może dla Was lepsze. Pierwszy otworek, drugi, trzeci. Pierwszy, drugi, trzeci. One są teraz co prawda pozalewane, więc nie są takie dobrze widoczne. Jak wygląda sytuacja teraz z odlutowywaniem tego? Bierzemy sobie grot i nagrzewamy. Widzicie, nagrzewamy pole w ten sposób, żeby go tylko lekko dotknąć, rozgrzać. Liczymy do raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I odsysamy. Widzicie, co się teraz stało? Pole nam się oczyściło i teraz będziemy mogli włożyć tam nóżkę tranzystora. Gdyby się okazało, że my grzejemy sobie, ale nie ma tak za dużo reakcji, to znaczy widać, że to się słabo grzeje. Warto dodać sobie tutaj troszkę cyny. O właśnie. I teraz spróbujemy to. 2, 3, 4, 5. I odsysam. Odeszło czy nie odeszło? O, widzicie, słabo. Nie przeczyściło się na wylot. Widzicie? Jedno jest wyczyszczone, drugie jest niewyczyszczone. No to jeszcze raz. Poprawiamy. Okay. Tu dodamy, widzicie, za krótko to robiłem, bo nie przeczyścił się cały otworek. Czyli teraz zamiast 4 sekund
zamiast 4 sekund. Czekamy 6 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Starczyło? Nie wystarczyło. No to jedziemy dalej. Teraz zamiast 6 sekund jest 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Odsuwamy. Wysysamy. Jeee, 8 wystarczyło. Ale czekajcie, bo sobie zalałem przy okazji. 3, 4. O, mamy już 2 puste. Następny. 2, 3, 4. O, jest dużo ceny. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Będzie ten naddatek chyba musimy zabrać stąd. Dużo nam się tu dało. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeee, pięknie żeśmy to wyczyścili. Liczcie do 4. Jak to jest mało, to liczcie do 6. Jak to jest mało, to liczcie do 8. Można troszkę podlać. Dodanie cyny nie wydłuża tego czasu, a wręcz czasem może pomóc, bo w cenie jest kalafonia i łatwiej się to wtedy usuwa. A ja sobie też jadę po kolei. Troszkę mi ta kamerka tu przeszkadza, więc to nie jest takie ładne, płynne, jakbym to chciał zrobić. Czasem trzeba ponowić, bo tu mamy dużo ceny. Ok. Już mamy 3 otworki wyczyszczone. Jedziemy dalej. Można też zaczynać od tych najtrudniejszych, wymagających najwięcej czasu na wygrzewanie. Tu mamy jakiegoś opornego. Wydłużymy trochę czas wygrzewania. Dodam sobie cyny. Jeszcze. 3, 4, 5. O, czyściutko. I tu jeszcze jeden. O, elegancko. Pamiętam, że to szło trudniej. 4, 5, 6, 7, 8. Jak coś wymaga dłużej niż 8, to coś jest nie tak, albo macie słabą lutownicę. Warto sobie troszkę dodać tej cyny. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raczej 8 powinno wystarczyć. Znowu coś jest słabo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No kurde. Ale fajnie, że taki jeden trudniejszy jest oporniejszy. Ja wam pokażę, jak sobie radzić z takimi super trudnymi sprawami, z tymi lutami. Spróbujmy go jeszcze skrzać z drugiej strony. 4, 5, 6, 7, 8. Puścił. Idzie za trzecim czy czwartym razem dopiero się udało. Tego może poprawię troszkę, bo jest brzydki. Nie do końca przeczyszczony był ten. I później nóżki tranzystora miałyby problem. O. Dobra. Chyba wygląda dobrze.
Dobra. Czyli teraz przeciągamy. No i teraz bierzemy tranzystory i słuchajcie, jak już wylutujecie swoje tranzystory, to musicie popatrzeć na nie, odczytać ich model i kupić takie same. W miarę możliwości takie same. Chodzi o to, że sterowniki nie lubią, jak się im podmienia tranzystory na inne. Różne inne, czyli pierwsza, druga faza inne, trzecia inne. Może też być sytuacja taka, że tranzystory będą uszkodzone tylko dwa, nie wszystkie. Czekaj, dwa górne, dwa dolne są ok. To też trzeba pamiętać, żeby dobrać takie, żeby i górna, i dolna faza były takie same. No a co jeśli nie ma takich? Że jeśli nie ma dostępnych takich tranzystorów, jak wam się uszkodziły w sterowniku, wtedy dopiero używacie zamienników. Czyli zamienniki uważajcie jako ostateczność. Czyli żeby w ostateczności takie zamienniki właśnie stosować. Też są dobre, ale wtedy czasem w sterownikach są problemy. Nie zawsze chcą działać później sterowniki na takich tranzystorach. Ja tu mam właśnie zamienniki, ale zamienniki, które mam sprawdzone w tym konkretnym modelu, można je używać. Zatem, ok, dobra, wkładamy tranzystory w to miejsce, które były, wyginamy je, ale co ważne, w ten sposób, aby były takie, jak były wcześniej, to znaczy, widzicie, one są tutaj zaznaczone. Widzicie, w których miejscach mają być wygięte? To chodzi o tą tutaj linię, te prostokąty. Zróbcie tak samo, bo później mogą nie pasować do śrubek mocujących. Dobra. Okej, idealnie. Tu mamy idealnie. I tutaj mamy idealnie. Dobra. Na przyłożeniu tych tranzystorów ważna rzecz jest, aby chwilowo przylutować tylko jedną z tych nóżek. Z rozmysłem, tylko jedną z każdego z tych tranzystorów. Trzy. Bo dzięki czemu tranzystory się unieruchomią. Trzy, cztery. Teraz odwracamy płytkę. I widzicie, wystają, albo widzicie, albo nie widzicie, wystają te nóżki, one są za długie. Teraz dopiero trzeba odciąć. Nie powinno się odcinać po przylutowaniu, bo to powoduje różnego rodzaju naprężenia. Delikatnie usuwamy widzicie, to usuwamy, te nóżki. Proszę was, róbcie to pojedynczo i każdą nóżkę usuńcie, bo one nie mogą tam zostać pod żadnym pozorem. Ok, mamy usunięte. Obracamy i lutujemy resztę. Czasem też warto kilka sekund dłużej przygrzać taką nóżkę, żeby mieć pewność, że ona się przelała. Ładnie ta cena opatuliła tą nóżkę. Nie będzie żadnych zwarć. Mamy to polutowane, a my popatrzymy pod. No wiecie, lupka jakaś by się przydała. A my popatrzymy sobie pod lupą.
Jak to wygląda? Chodzi o to, że musimy poszukać zwarć między nóżkami, czyli między tą a tą nóżką nie może być żadnych zwarć. Musicie się przyglądnąć, przetestować, zobaczyć. Może czasem trzeba wyczyścić tą kalafonię. Kalafonia rozpuszcza się w alkoholu izopropylowym na przykład. Warto sobie to zobaczyć. Dobra, tu też popatrzymy. Okej. Dobra. Brudne, ale nie wygląda, żeby to było coś. Widzicie? Ładnie przelane. Jest ok. Czyli widać, że tranzystory zostały wymienione. No to co? Sprawdzimy jeszcze raz, czy jest jakieś zwarcie. Bierzemy sobie miernik. Mamy nasze tranzystory dziady. Dajemy na pikanie. Plus do jednej fazy, drugiej fazy, trzeciej fazy nie pika. Minus do jednej fazy, drugiej fazy, trzeciej fazy nie pika. Prawdopodobnie sterownik może działać. Możemy go przetestować. Więc przystępujemy do kroku numer 2. Uruchomienie tego sterownika. I teraz słuchajcie. Jeśli sterownik w poprzednim kroku, jak testowaliśmy zwarcia faz, nie ma zwarcia faz, no to my teraz przystępujemy do uruchomienia tego sterownika z zachowanym, należycie zachowaną środkami, należycie zachowanymi środkami bezpieczeństwa. Czyli pamiętajcie, nie uruchamiamy tego sterownika z akumulatora. Musimy go uruchomić z zasilacza albo z ładowarki. Dokładnie tej waszej ładowarki, którą używacie do ładowania roweru. Zróbcie sobie taką przejściówkę z roweru, wymontujcie, wlutujcie dwa kabelki i używajcie jej do zasilania waszego sterownika. Chodzi o to, że ładowarka ochroniłaby ten sterownik przed większymi uszkodzeniami w przypadku, jeśli sterownik miałby jakieś inne, niezdiagnozowane jeszcze usterki, jakieś zwarcie takie, prawie to wtedy nie wybuchnie wam nic w twarz, ładowarka się po prostu wyłączy, nie pozwoli na dalszy test. Ja użyję zasilacza laboratoryjnego, no bo zwyczajnie takie rzeczy mam i z tego korzystam. I spróbujemy to zdiagnozować. Oczywiście nie możemy bezpośrednio podłączyć ładowarki do sterownika. Musimy podłączyć ją dodatkowo z voltomierzem. Czyli mamy sobie nasz voltomierz, ustawiamy. Wpinamy ładowarkę równolegle do sterownika. Widzicie, ja sobie tak to robię, żeby jednocześnie mierzyć napięcie ładowarki i zasilać sterownik. I uruchamiamy sterownik. Dobra, nic się nie stało. Mam ładowarkę, dajmy na to 13S, więc mam powiedzmy takie napięcie gdzieś około. I nic się nie dymi. Ładowarka ma dobre napięcie, bo jeśli ładowarka ma napięcie 54 z hakiem, to powinno być w tej chwili 54. Gdyby tu na przykład spadło Wam do 10 V, 15, no dowolna inna wartość Wam spadła, na przykład o 5 V by Wam spadło na ładowarce, albo tam o 20 V, to znaczy, że ładowarka wykryła jakieś zwarcie i nie diagnozujcie dalej. Ale w większości przypadków ładowarka po usunięciu zwarcia na tranzystorach, ładowarka się uruchomi i będzie wskazywał Wam voltomierz takie napięcie, jakie ma na ładowarce. Pamiętajcie, że niektóre ładowarki, jeśli nie ładują de facto, no bo ona tylko podtrzymuje sterownik, no to ona się po 5 minutach wyłączy. Stan czuwania wejdzie, więc musicie go z gniazdka tę ładowarkę wyjąć i zresetować. W naszym przypadku nie ma zwarcia, no to możemy przystąpić, skoro zasilaliśmy, to możemy przystąpić do uruchomienia sterownika, na razie na stole. Czyli wyłączamy zasilanie dla sterownika. Czekamy, aż voltomierz wskaże, że nam tutaj spada, widzicie? 30 V, 20, 10 pewnie zaraz będzie. Jak będzie 10, to będzie OK. I pamiętacie, jak się uruchamia sterownik? Jak działa przewód stacyjki? Lokalizujemy sobie przewód stacyjki w tym sterowniku. I krokodylkiem do czym uruchamiamy stacyjkę? Plusem uruchamiamy stacyjkę. No to łączymy jeszcze dodatkowo trzeci do plusa. I co teraz? Spróbujemy uruchomić. Tyk.
No i nic się nie stało. Ładowarka pokazuje prawidłowe napięcie. Sterownik jest uruchomiony. Wygląda, że na razie wszystko jest ok. Czyli reasumując, włączyliśmy sterownik na stole, sam jeden, na sucho. Gdyby był sterownik z wyświetlaczem, to byśmy go na wyświetlaczu uruchomili. Jeśli byłby inny sterownik ze stacyjką, to tak samo, do plusa. Napięcie na ładowarce jest w porządku. U mnie na zasilaczu stabilizowanym jest właśnie ustawione 0,54 V. Sterownik się uruchomił, nic nie wybuchło. Jest już lepiej. To teraz zobaczmy. Wyłączę. OK. Odepnę sobie teraz woltomierz. Pyk i pyk. I robimy następny krok diagnostyki. Zobaczmy, czy sterownik po uruchomieniu podaje prawidłowe napięcie na zasilanie manetki. Czyli znajdujemy sobie przewody od manetki. Znajdujemy minus i plus od zasilania manetki. Wkładamy sobie tam w te przewody woltomierz. I sprawdzamy. I sprawdzamy, czy po uruchomieniu sterownik prawidłowo próbuje zasilać czujniki Hala i manetka, bo one są zasilane z tego samego obwodu. Czyli jeszcze raz uruchamiamy i sprawdzamy, czy tutaj jest między 4 a 5 V. Popatrzymy, mamy 4,9 V. Czyli sterownik się uruchamia i podaje prawidłowe napięcie na przewody manetki i stacyjki, 5-voltowe. To oznacza, że sterownik chce się włączyć. Czy się włączy? Jeszcze nie wiem. Czy zasili nam silnik? Też jeszcze nie wiem. Ale spróbujmy się o tym przekonać. Wyłączamy. Dobra. I próbujmy podłączyć sterownik do silnika. Pamiętajcie, sterownik uruchamiamy na stole, uruchamiamy z ładowarki. W moim przypadku, jak widzicie, silnik mam na stole, po prostu taki diagnostyczny, swój własny. Ale spróbujemy uruchomić sterownik na stole, zobaczyć, czy zakręci kołem. Wcześniej nie kręcił. Czyli robimy. Łączymy fazę. To jest sterownik wektorowy, więc on ma moduł kalibracji, więc tak naprawdę spróbuję zrobić kalibrację tego silnika. Czy on spróbuje zakręcić tym kołem, czy nie? Czy nie uda mu się? Ciężko powiedzieć. Teraz zobaczymy. Mam nadzieję, że wymiana tranzystorów i ruszę. Ale niestety w rzeczywistości nigdy nie jest tak kolorowo. Zawsze to jest tak, że niekiedy sama wymiana tranzystorów nie pomaga. Ja Wam później pokażę, jak to zrobić. Pamiętajcie też, że musimy połączyć. Ja tu mam krokodylki dość gruby przewód. Ten przewód też nie może być zbyt cienki, bo na zbyt cienkich przewodach sterownik nie będzie chciał się testować. Więc połączmy. Silniki Hala też mamy wpięte. I co, manetkę jakąś jeszcze? Tu mamy manetkę. Ok, mamy jakąś taką dziadową tą serwisową, ale działa. To mamy manetka. Jakieś złączki. Ok, mamy manetkę. Komputer wepnijmy, też się pewnie przyda zaraz. Uruchomimy. Ok. No i spróbujmy coś sprawdzić. Dobra. Nie wiem, czy tutaj pokażę. Spróbuję Wam tutaj pokazać dalej na komputerze. Okay. Uruchomiłem. Sterownik komunikuje się z komputerem, bo migają te dwie diody, więc no na razie jest dobrze, choć wcześniej też się uruchamiał. Spróbujmy zrobić kalibrację. I teraz słuchajcie, nie ma pewności, czy sama wymiana tranzystorów pomogła. Więc zrobimy to. Okay. Więc zrobimy to z refleksem. Ustawiamy. Nie wiem, 10 amper prądu testu. OK. Normal run test. OK. I teraz. W sterownikach, które mają możliwość podłączenia do komputera i włączenia autokalibracji,
Po wymianie tranzystorów sterownik powinien kręcić prawidłowo tym kołem i przejść całą kalibrację. Ale w sytuacji, gdyby coś zaczęło piszczeć, coś zaczęło trzeszczeć, szarpać, cokolwiek inaczej niż, niż normalna sytuacja, od razu wyłączamy ładowarkę. Tak normalnie rozpinamy z gniazdka. Tak samo sytuacja w przypadku sterowników niekonfigurowalnych, czyli sinus i blokowy. Jeśli po wymianie tranzystorów łączymy silnik tak, jak był wcześniej, dajemy delikatnie gazu o milimetr, a silnik nie kręci płynnie, przerywamy całą diagnozę. Czyli w moim przypadku trzymam rękę na wyłączniku, klikam na kalibruj. O, słyszeliście takie trrrt, co oznacza, że sterownik miał problem ze sterowaniem silnikiem. Czyli sama wymiana tranzystorów nie pomogła. Czyli w przypadku wielu usterek z tranzystorami padło jeszcze coś więcej w sterowniku. Tak mi się wydawało, że tutaj też to padnie, czy też to zostanie uszkodzone. Ja wam teraz pokażę, jak przystąpić dalej. Czyli po wymianie tranzystorów sterownik już nie zwiera silnika, da się kręcić płynnie, ale nie przechodzi testu, nie przechodzi kalibracji, nie działa płynnie. Delikatnie ruszając manetką w przypadku sterowników nieprogramowalnych albo ustawiając kalibrację prądu, kalibrację silnika, nie przechodzi kalibracji, trzeszczy, szczela, tak nie powinno to wyglądać. Co oznacza, że łącznie z tranzystorami padły dodatkowe elementy. Na całe szczęście to zazwyczaj są ciągle te same elementy, które padają w sterownikach, więc w przypadku usterek tranzystorów bardzo często, pamiętajcie teraz, mieliśmy przed chwilą uruchomiony sterownik, czyli musimy porozłączać wszystko, łącznie z komputerem, bo komputer teraz zasila sterownik, oraz zebrzeć plus z minusem, żeby rozładować kondensatory. Dobra, rozładowane. Może nam się to uda zrobić bez wyłączania. Słuchajcie, w przypadku, kiedy palą się tranzystory w sterowniku, bardzo często razem z tranzystorami pali się coś takiego jak driver tranzystorów. Co to jest taki tajemniczy driver tranzystorów? Jest to taki mały układ elektroniczny, zawsze jego jest 3. Łatwo go wtedy znaleźć, bo te drivery są wtedy 3 takie same, które sterują tranzystorami. I bardzo często, jeśli tranzystory się mają uszkodzenie, to razem z nimi padają te układy tranzystorów. W naszym przypadku padła faza zielona. Ja wam pokażę teraz. Popatrzcie. Jest jeden układ, widzicie? Drugi układ. Tu jest drugi układ i trzeci układ. Tu tak trudniej dostępny. No skoro nam padła ta zielona faza nam padła, no to najpewniej driver od niej jest z obok, czyli ten driver tu. Spróbujemy go wymienić. Być może to spowodowało problem. Z mojego doświadczenia bardzo dużo, ponad połowa uszkodzeń tranzystorów, pada też ten driver. I też trzeba się nastawić, że będzie trzeba go wymienić. Zatem spróbujmy się tutaj do niego jakoś dostać. No niestety jest w tym dostępnym miejscu. Spróbujmy go jakoś wylutować. Co, spróbujmy to jakoś wam pokazać, jak to się robi też. No, tak samo jak tranzystorów. Spróbujemy to. Spróbujemy. Tylko muszę sobie to jakoś wsłonić. Dobra, mamy coś tutaj, to mamy ten driver, to jest jakiś tam driver. Zanim go odlutujecie, to sobie przeczytajcie jego model, bo trzeba będzie go takiego zamówić. I robimy to tak samo jak w przypadku tranzystorów. Czyli rozładowujemy kondensatory, pokrywamy wszystkie nóżki cyną, tak żeby się one zlepiły z sobą. No, widzicie, mamy obie nóżki pokryte cyną. Następnie chwytamy pęsetką delikwenta, widzicie, lewo, prawo i grzejemy.
z jednej strony, z drugiej. Jednej, drugiej. O, widzicie? Sam odpadł. To trwa sekundy. No to spróbuj. No teraz. Naprawić to. O, no. Tyle, ile nam się uda zebrać grotem, to w porządku. To dojdzie, tak ładnie wyczyścić. Wyczyścić. Używajcie gąbeczki. Uda się nam wtedy wszystko poczyścić. Dobra. Bierzemy nowy układzik. Kładziemy go w stare miejsce. Widzicie, że ma kropeczkę? Widzicie tą kropeczkę? Ta kropeczka powinna być dokładnie w tym samym miejscu, co jest tu. Widzicie? Dobra. I ja to teraz robię tak. Oj. Dajcie, zrobimy miejsce sobie. O. Ja to robię w ten sposób. Przytrzymuję sobie w takiej pozycji, w jakiej ma być ten elemencik. Czekajcie. On ma być mniej więcej tak. I chwytam go jedną nóżką. Próbuję mu tam przylutować go jedną nóżkę. Okej. Trzyma się nam ta jedna nóżka. Trzyma się. Wstawiam sobie, jak powinien to być. O, widzicie? Jest no prawie idealnie. Następnie używam, popatrzcie czego używam. To jest topnik w żelu. Też bardzo fajna sprawa. Widzicie, nie dodaję dodatkowej ceny. Widzicie? Biorę sobie topnik w żelu. Pokrywam to. Te nóżki topnikiem. Raz i dwa. Dobra. I rozprowadzam ten topnik na nóżkach. Dobra. Tą stronę mamy. Drugą stronę mamy. Okej. Dobra, podcynowaną mamy. I teraz ważna rzecz. Dobra. Miernik mi tak czasem pika. Popatrzcie, widzicie, ja mam ogólnie płaską końcówkę grota, widzicie? I mogę sobie teraz, gdybyście mieli okrągłą, to pojedyncze nóżki. I dotykam sobie w tym miejscu na 2 sekundki, tak aby topnik stopniał. O, widzicie, ładnie się przylutowało. I z drugiej strony tak samo. Chodzi o to, żeby topnik pomógł tej cynie przeskoczyć między nóżkę a układzik. Dobra. Wygląda ok. Gdybyście na przykład mieli 3 fazy zepsute, no to trzeba 3 elementy wymienić. No tak już to bywa. Drivery są wrażliwe na coś takiego. No to co, mamy to uruchomione. Znaczy w sensie mamy to polutowany ten elemencik. Wymienione, czy driver wymieniony ten jeden, uszkodzony. Zobaczymy, czy to jest wszystko, czy to się teraz uda ustawić. Ja sobie uruchamiam kalibrację. Jakby był sterownik, który nie ma możliwości konfigurowania z komputera, to wtedy dałbym delikatnie gazu manetką. Ale on nie ma, dobra, w razie czego ręka na wyłączniku. A, działa, patrzcie. Widzicie, koło delikatnie i powoli się obraca. Widzicie, z jaką powolnością się obraca? To znaczy, że teraz sterownik przeprowadza kalibrację. Widzicie, idzie sobie in progress. Widzicie tutaj. On tak działa może 20 sekund. I jak tutaj wyjdzie test OK, to naprawa się. To naprawa się udała. Gdzie mam ustawione 15 amper prądu fazowego, a pobiera jest tylko niecały amper z
zasilacza, bo tam się ustawia prąd międzyfazowy. On jest większy niż prąd pobierany z akumulatora, kilkukrotnie większy. I mamy in progress. Przeszło, zapisujemy parametry. Szybki restart. I co teraz? Sa. Widzicie to? Działa. Na pełnym wychyleniu manetki. 300-400 mA poboru. Działa, udało się naprawić. Padły tranzystory, padły. Razem z nich padł driver, ale wszystko wygląda, że jest sprawne. Gdyby w tej chwili się okazało, że on dalej nie działa, dalej pali tranzystory, dalej pali driver, dalej nie chce działać, to w przypadku sterownika wektorowego najprawdopodobniej padł jeszcze driver bramek, czy jak to się tu nazywa? Ten element, tu. To. Ten scalaczek. Jego też wtedy będziecie musieli wymienić, bo może się okazać tak, że przebite tranzystory palą driver. Jak driver padnie, to idzie to zwarcie dalej, powiedzmy, i jeszcze jest ten element tutaj, w tym przypadku. Jego też trzeba często wymienić, no powiedzmy w 30% przypadków. W naszej awarii nie trzeba było, ale też się nastawcie. W innych sterownikach tego nie ma, tego elementu. Czyli zazwyczaj padają tranzystory, potem pada driver, jak padnie driver, no to czasem przebija na procesor i naprawy się nie da zrobić, ale w większości się da. No to co, ja skręcam cały taki sterownik, chyba cała naprawa się udała. To tyle na razie. Aha, jeszcze na koniec zapomniałbym o jednej, no przecież nie pokazałem Wam, jak w innych sterownikach znaleźć te drivery, bo tranzystory to każdy umie znaleźć. Widzicie, na przykład w sterownikach Sinus przykręcone są z boku sterownika. W jakimś innym subwotonie tak samo, tam gdzieś od góry. Kurde. Aha, jeszcze na koniec, bo nie pokazałem Wam, jak znaleźć w innych sterownikach drivery. Jak wspomnieliśmy w przypadku Sabotona Mini, to są zawsze takie trzy charakterystyczne elementy. No nie będę Wam opisywał dokładnie, jak one wyglądają. Popatrzcie na przykład w sterowniku dużym Sabotona. Pierwszy, drugi, trzeci, bo są trzy fazy, więc trzy takie elementy. Wtedy te elementy wymieniamy, kiedy po wymianie tranzystorów dalej je pali albo coś nie działa, no to wtedy trzeba wymienić też od tej fazy taki właśnie driver. Nie zawsze one są takie ładnie widoczne jak w tym miejscu, bo widzicie, tu są dość duże, te elementy są dość duże i widzicie, łatwo widoczne. W wielu sterownikach, na przykład w wszystkich blokowych, sinusoidalnych, driver to nie jest jeden element, element, to zazwyczaj jest kilka i zobaczcie sobie, jak w sterownikach sinus jest to pokazane, ale to słabo widać. Pokażę Wam to teraz na zbliżeniu. Ja Wam pokażę. Okej. Jak znaleźć w sterowniku sinus drivery? No dość prosto i trudno. Znaczy trzeba widzieć, na co patrzeć, bo popatrzcie się. Drivery. Ok. Czekajcie, ja to też sobie tutaj zobaczę, jak to tutaj wygląda. No widzicie, tu też można podzielić sterownik na trzy fazy. Widzicie, tu mamy fazę, faza niebieska, faza zielona i faza niebieska.
Niebieska. O, tu, czekajcie, muszę wam tu pokazać. I faza niebieska. I każdy z tych bloków, widzicie, to jest sektor fazy niebieskiej. Widzicie, ma tutaj tranzystory. Tranzystor Y1, czekajcie, to jest Y1, Y2. Zobaczcie, tutaj jest Y. Czekajcie, pokażę wam, widzicie. Y1, Y2. O, widzicie. Y2, Y2. I tutaj tak samo będzie. Y1, widzicie? Y2, Y2, Y2. Tak samo tutaj będzie. Y1, Y2, Y2 i tu mamy Y2. Widzicie? Czyli Y1, Y2, Y2, Y2. Mamy takie cztery tranzystory na każdą z tych faz, widzicie? Każdy ma. No to po prostu bierzemy sobie, tak samo jak żeśmy sprawdzali, czyli bierzemy sobie pikanie, weźmy sobie na przykład te tranzystory. No. Bierzemy sobie pikanie, widzicie? I analogicznie, jak w przypadku tranzystorów głównych, tych dużych, tych, które mamy tutaj, tych dużych, tych. Sprawdzamy sobie, czy te małe tranzystory pikają. Nie pika, nie pika, nie pika, nie pika, nie pika, nie pika. Każdy z tych małych tranzystorów sobie sprawdźcie, żaden ma nie pikać. Widzicie? Niektóre się ciężko dostać, spróbujemy go tutaj się dostać. Każda nóżka jest każdą nóżką po prostu. Spróbujcie je przesprawdzać. Prawdopodobnie po wymianie tranzystorów to ruszy. Ale gdyby po wymianie tranzystorów dalej wam je paliło, albo przebijało, albo znowu się zwarcia robiły, na przykład po ładowarce to sprawdzicie, no to wtedy prawdopodobnie tranzystory obrywają, bo któryś z tych będących zaraz obok nich tranzystorków małych ma zwarcie i on powoduje problemy. Więc jak też je wymienicie, no wiadomo, że często czasem ciężko stwierdzić, co to jest Y1, ale znajdźcie sobie na internecie. Są takie tabele. SMD Code, sobie wpiszcie SMD Code i dowiecie się wtedy, jaki to jest tranzystor i jaką wziąć do niego zamiennik. Czyli reasumując, jeśli koło po podłączeniu do sterownika obraca się ciężko, ma opory, to prawie na pewno sugeruje uszkodzenie tranzystorów uszkodzenie tranzystorów w sterowniku. Te tranzystory można wymienić. Zazwyczaj, tak gdzieś w połowie przypadków, wymiana samych tranzystorów pomaga. Ale gdyby po wymianie tranzystorów włączacie sterownik z ładowarki, a on znowu je pali, te same, przy ruszeniu na przykład pali wam te tranzystory, albo silnik działa niepłynnie, albo trzeszczy, w ogóle są jakieś dziwne rzeczy się dzieją, więc okaże, to prawdopodobnie nie tylko tranzystory ma padły. I trzeba też wymienić drivery. Ups. Drivery wiecie, jak się je sprawdza. Są to albo trzy charakterystyczne elementy dla każdej z faz, jeśli chodzi o scalaki, na przykład w przypadku subwoltonów tak jest, albo jest to grupa kilku elementów, kilku tranzystorów, takich samych grup dla każdej z faz. Wtedy sprawdźcie sobie je. W przypadku scalaka wymieńcie, bo scalaka łatwo nie przepikacie. A w przypadku, kiedy są to te małe tranzystorki, takie jak w sinusach, to łatwo je wymienić na nowe i w przypadku, kiedy to nie będzie działało. I sterownik odzyska pełną sprawność. Tyle. Nara. Ja składam sterownik i idę do domu, bo dzisiaj było po godzinach. Nara.